Od 20 lat specjalne strefy ekonomiczne w Polsce stanowią skuteczny instrument wzrostu gospodarczego. Niemal we wszystkich powiatach istnieją tereny inwestycyjne objęte specjalnymi strefami. Inwestorzy reprezentują zarówno kapitał krajowy, jak i zagraniczny. Oprócz dużych firm, swoją działalność z sukcesami prowadzą średni, mali, a nawet mikroprzedsiębiorcy. Na inwestycje w strefach wydano niemal 120 miliardów złotych, a zatrudnienie w fabrykach znalazło blisko 280 tysięcy osób. Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, a w szczególności rynek pracy, wpłynęły na potrzebę zmian w systemie edukacji. Zwłaszcza dualny system kształcenia, który kładzie nacisk na ścisłą współpracę przedsiębiorców i szkół, będzie miał za zadanie w profesjonalny sposób przygotować młodych ludzi pod potrzeby gospodarki. Fundamentem zmian ma być ugruntowanie pozycji przedsiębiorców w modelu szkolnictwa branżowego. Strefy mają za zadanie wspierać szkolne kadry oraz przedsiębiorców w organizacji kształcenia praktycznego uczniów. Obszarami, w których spotykają się pracodawcy ze szkołami, a także samorządy i instytucje okołobiznesowe, są klastry edukacyjne, inicjowane i prowadzone przez specjalne strefy ekonomiczne. Klastry edukacyjne umożliwiają współpracę szkół i przedsiębiorców, między innymi poprzez klasy patronackie, staże i praktyki zawodowe, wsparcie szkolnych kół robotyki oraz doposażenie sal edukacyjnych. Jedną z najskuteczniejszych form takiej współpracy są klasy patronackie tworzone przy wsparciu specjalnych stref ekonomicznych. Przyszłość stawia jednak spore wymagania w dziedzinie skutecznego kształcenia kadr dla gospodarki. Istotną kwestią będzie system finansowania szkolnictwa branżowego oraz mechanizmy wsparcia finansowego dla pracodawców. Szybkie dostosowanie kierunków nauczania pod potrzeby przedsiębiorców oraz doskonalenie nauczycieli dostosowane do przemysłu to tylko niektóre z wielu postulatów zgłaszanych przez specjalne strefy ekonomiczne. Zamierzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z przedsiębiorcami jest stworzenie systemu oświatowego na miarę XXI wieku. Dostosowanie kształcenia zawodowego do realnych potrzeb gospodarki to główny postulat pracodawców. Sukces reformy będzie zależał od skutecznego działania wszystkich zainteresowanych podmiotów. To, czy w ciągu najbliższych lat specjalne strefy ekonomiczne wymiernie przyczynią się do promowania szkolnictwa branżowego, zależy również od nich samych.